A czemu tu górą nie idziemy dalej? Że my dzisiaj razem Oskar rozbierzemy ten silnik. No ja tak na niego patrzyłem, takie proste rzeczy to możemy sami porobić. Nawet no. Głupi rozruszczy to rozbieramy. To może... No, no. To czuję, że ten odcinek to będzie długi. My to zaraz skończymy. Ja już 10 raz to robię. No, rozbieramy się jechać do domu. Na stół, godamy i już, no, mamy te stół. Te najprostsze rzeczy sami musimy. No to chodź, ty. Tego jeszcze nie było, słuchajcie. Bleku będzie rozbierał silnik. Będzie. O. Chwila prawdy. Odcinek z rozbiórki silnika od Raptora. Czyli już tam patrzcie, jakie części wam są potrzebne, to będzie wszystko na sprzedaż. A tłok został w środku. Kurwa, urwało. Kurde, szkoda, że Kuba już pojechał. Na pewno by mu się spodobało. Stół już mamy przyszykowany. I rzeźnicy przystępują do akcji. Gotowi? Gotowy. Gotowi? Gotowi. Gotowy. No to dobra, no to zapieprzamy. Co robimy? No co robimy? Silnik. Rozbieramy dziada. Wiecie co, ja miałem taki pomysł, wjechać do Warszawy na rynek i wiesz, i rozkręcać na miejscu. Na rynku? Na rynku. I żeby wszyscy brali części, nie? Komu, bo idę do domu. A tu wiara w kolejce, nie? Ten chce to, ten tamto. Tę blaszkę zostaw, bo ta blaszka z 200 warta. Co? No. Idzie, patrz, idzie. Już pierwsza część, Jarek, 500 zł. 500 dla ciebie. 500 mamy, 500? Ale ciężko jest, ty. No. Ja bym tu bok zobaczył, co tam się stało w boku. Cylinder ściągniemy. O. Cylinder ściągniemy, bo cylinder no najwięcej właśnie, warty. Ty. Tu słuchajcie, dziury są, tu dziury. No to jest do głowicy, do tak. Patrz, tu jest śrubka. Ty, tylko jestem ciekawy, gdzie te części tu są. Gdzieś jest coś. Ktoś tu musi tu sobie. I busy. Patrz, tu śruba jest jedna luźna. Pokaż. To na pewno jakieś coś podwieszanie do czegoś. Trzymanie jakiegoś przewodu pewnie, albo wiązki. W którą stronę idziemy? Ale oddajemy wszystko w oryginalnymi tymi. Jarek, a nie masz kartoników, żeby to od razu segregować oddzielnie, albo takich tych torebek strunowych? Mi się przydało. Mam, no. Ale malutkie. No może być, no zobacz. Na przekwity. Jarek, przyniesiesz mi busy? Dobra. No na razie mało zarobiliśmy, tylko ta. No jak mało? Pompa, ty, nie? 500 na 10 minut, czy na 5? No mało? Właśnie. Dobra. No to nie jest źle. Imbusy jeszcze im załatwić. Jak myślicie, mam im załatwić te imbusy? Załatwię. Mam takie jedynie. No tu jeszcze tam znalazłem zestaw ten, tych czarnych. Patrz jaka lola. Tu lola. Tu lola. Co? Coś poszło? Co tam z Segera są potrzebne ten? Elektrognika! To osobno wystawiamy. Tak, no nie wiem. Kto chce to kupić? To tak, razem z tym było. Tak. I te śruby są z tym, z podkładkami miedzianymi. Dobra, idę potem. To tak było. Dobra. No to na bok odkładamy wszystko w kompletach. No. Tak jak było, tak odkładamy. Tu 50, tu 100. No, ale poszukuj jakieś kartoniki, nie masz czego? No mam, tu masz. Ale to są za duże, takie małe, żeby te części, wiesz, się... No będę papierki wkładał. No to, albo tak. No ale jak będzie porządnie posegregowane, to łatwiej będzie to sprzedawać. O. Patrz, tu jeszcze podkładka. To od tego była. Tomek ma moje klucze do świec. Tomek, jak świnka robi? Rozbieramy, rozbieramy. A co tu jest? Nie wiem. Nie znam się. Coś jest. Coś jest. O! Patrz, z o-ringiem jest, o-ring cały. Dobra, wsadzamy tu te śrubki, żeby... To jest od pompy wody, tu woda. No, tu tak jest coś... Czekaj, tu coś wyszło? O. To nie, to jest termostat. 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 No otwierał się i zamykał. No. No to termostat też sprawny będzie. No i dobry. No i już kolejna stuła. Oj. No Tomek nie wytrzyma. Tylko Tomek, ja mam jedną krótką. No tak, bo krótkie tu, a długie... A poczekaj, nie. Na odwrót będzie. To będzie tu szło. No bo tu były, te dwie były długie. Co teraz rozbieramy? No tu jest prawdopodobnie pompa oleju, bo tu widzę, że jest do skrzyni, a tu pewnie do czegoś, nie było. Tu będzie raczej... Do tego zbiornika wyrównawczego. O. Zbiornik tak. Jest też na sprzedaż. Tak. Słuchaj, ważne, żeby sprzedać i żeby jak najwięcej części było w całości. No. Bo jak się okaże, że cylinder jest cały, to wygrany jesteś. To jaka kasa? 800 tysięcy? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Musiał zobaczyć, ile to kosztuje. A czemu tu górą nie idziemy dalej? No bo sprzęt z boku najpierw zacznijmy, no, nie? To co najłatwiej podkręcać, to zrobimy, nie? Dobra. Ciekawe rozrząd co będzie, zawory czy nie są klaśnięte?
No zobaczymy. O! I to jest... Nie, to będzie pompa wody. Chyba. Ona teraz się nie będzie kręcić, bo tam jest porozpieprzane w środku, nie? Mhm. Ale to na moje chyba pompa wody. Co to jest? No to nie jest olej, to jest woda. To będzie pompa wody. Zielony płyn miałeś? Tak, zielony. No to, to jest pompa wody. To co miałeś wymieniane, co ci rzęziło? Płaski śrubokręt. Tylko żeby nie uszkodzić, bo ten wąż też trochę warty. No, tu 30, tu 20. Właśnie można takiego Big Brothera powinienem zainstalować, bo to na pewno z parę dni nam zajdzie. Szkoda mojego zdrowia. No to live'a mógłbyś puścić. Live'a? Live'a 24 na dobę. Zaszło? A już się rusza cała pompka, zaraz zejdzie. To może ściągnijmy to całe i wtedy... O! O, patrz. To tu ci pewnie coś. No ja się nie dziwię, że to się psuje. Patrz, tu na Segera jest, że jak to się mogło rzęzić, bo to mogło być połamane. A nie ma roku produkcji? No ale jest pompa. I od tego tu jest dekielek. Czyli cała kompletna pompa wody. Kompletna. No tak patrząc, patrz, jest O-ring też niezniszczony. No i pompa no, kręci się bez oporów, więc jest raczej sprawne wszystko. A, i tu jest ta patrz zębatka też napędowa. To z silnika już napędza, nie? No, no, no. No ale zobacz, metal z plastikiem. No. No dobra, to co tą... A nie, bo to jest cała kopułka, to może zostawmy. To teraz może górę, co? Bo o filtra oleju nie ruszajmy. Górę to masz tu od dołu. Tak. No, tu jeszcze to możemy pootwierać, to Tomek, dziesiątka. Ale po co to w całości pójdzie? No ale tu będą, może mogą być jakieś śruby, nie wiemy co jest w środku, żeby poluźnić, zdjąć, tu też coś może no dobra. Być. Nie, tu nie powinno być, mi się wydaje. No zdejmijmy jedną. To kiedy my do korby dojdziemy? W 2023. O! Korby nie ma. Weszło. Poszła tam. To drugi serial wyjdzie. Na narty pojechał. Pod platino po prostu. No tu co? Są zawory. Zawory, czyli no. Czyli tego nie musimy odkręcać. Zakładamy klapkę. Czyli zawory są w porządku. Klapkę. Tak, to no, znaczy nie wiadomo, czy pracują. No. Dobra, to przykręćmy na sztukę. Tak. Uszczelniacz cały. Tylko, że jak tłok poszedł przez chwilę, wiesz, korba, to mogło przetrzeć gładź cylindra, nie? Ale jak głowica będzie cała, no to to już i tak duży sukces będzie, nie? Idzie. Poszło. Poszło. Poluzuj porówno, żeby się nie krzywiło najpierw. Po przekątnej zdrucie. Nie wiem, super. Ty, patrz, tam już jakiś człowiek przyszedł, może coś chce. Szczęście. Po jajka przyjechał. No faktycznie. Poszło. A bo to przez błoto. Dobra. No, klienta się wystraszyłeś. Dobra, ale jeszcze dwie powinny być, nie? O ja. O, 24 mix narzędzia widzę. Ktoś ma. Dobre są. No. Kto ma? Tu są? No. Ale grzechotka nie puszcza. Bo myślałem, że się... Czekaj. Się. O, jednak z 24... Ty, kondona zjąłeś. To nie ten odcinek, Tomek. Tutaj czarnej kanapy brakuje jeszcze. Wrażenia się od... Jest czarna kanapa, nie widzisz? Dobra, te cztery. No i teraz dobry młot, nie? Bez młota nie robota. Słuchaj, to było tyle razy już pewnie remontowane, że to wyjdzie wszystko luźno. Tak w końcu Blackwell silnik rozbiera. Tak tylko psuje. Tak tylko psuje. Widzisz, i to powinien być taki mój do nauki silnik. Tak. To jutro składamy. I regulacja zaworów od razu, to będę się uczył zanim sprzedam. Regulował będę zawory. Wszystko przygotowane, normalnie. Nie no, modele jesteśmy, wszystko mamy. Klienci już za drzwiami. Tu już na żywca rozbieramy, szlachtujemy. Klienci już pod, tym. Dziupla, już i ciepły. Dziupla u handlarza. No niedawno remontowany. Tu jest był. Łańcuch rozrządu. Tak. Tu... Napięty? No pokaż. Nie jest luźny. Jest napięty. Chyba nie jest. No. Dobry jest. Ale... To jeszcze będzie jeździć. To jeszcze będzie latać. Wszystko do podziału. Uh-huh. Tylko my to jak niewolnicy. Po 2%, a reszta twoja. Ty nie daj mu pomagać, bo wszystko na to bierze. No, bo powie sam, że zrobił sam wszystko. Nie, poczekaj, to ja wkręcam czy odkręcam? Ty mam precyzyjny się w młoteczach. Ha, 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 ha. Nie no, tylko to sobie puchnij, wiesz. Nie, nie odbij się.
w szmatę sobie, no, najduży, normalny. Najduży. Idziemy po piwo. No, musieliśmy ściągnąć napinacz. O kurwa, leci. Napinacz, gdzie jest Tomek, ta śruba od tego? To była ta, nie? Napinacz to jest tutaj. Tak, tu sprężyna z napinaczem. No i teraz ściągamy zębatkę z łańcuchem. A jak? No bo teraz to musisz łańcuch ściągnąć. Łańcuszek. Do siebie. Tu górą, śrubokrętem trochę. I do mnie. Tak po palcu, nie? Za duży ten śrubokręt, ten mniejszy. A, i zejdzie. No. Tak wydłuwać trzeba do góry, do góry. A daj mi tylko. Coś ja może się przyczynię do tego, bo ja taki techniczny bardziej jestem. Patrz, widzisz, tak się to ściąga. Tomek. No to nagrywaj to. No a nie, nie nagrywam? Nie, podłogę nagrywam. Aha. Pokaż te pikacje. Teraz trzeba go obrócić. Zębatkę można obrócić? Lekko? Silnikiem trzeba było obrócić jakoś. A masz kopajkę? A tym nie obrócimy? Tym kółeczkiem po prostu? Czekaj, wygrzebać trzeba. Wygrzebać. Tak jak Ori mówił, bo do Oriego zadzwoniłem i Ori mi mówi, co mam zrobić. Wygrzebać? Wygrzebywać go po prostu. No to trzeba wygrzebać. 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 Masz grzebatkę. Ty, bo klient już po rozrządku. Już stoi za drzwiami. Nie ma. O, widzisz? Oj, wygrzebać. I głowa schodzi. No. O, no jest. Tłok chyba cały będzie, cylinder. Głowę możemy ściągać też od razu. Tu śruby. Ty, to jest na sprzedaż, nie? Tak, to jest tylko do wyczyszczenia. Cała jest. Tu jest uszczelka. Patrz, nawet nie miałeś przewiewów raczej. Nigdzie ciecz się nie łączyła. To ściągnij. Nie, bo to jest na tym, na kołku. Może ktoś jeszcze użyje uszczelkę nawet. No, no tak. To dawaj, dawaj, dawaj. Cicho, bo coś tu wypadło. Ty. Najważniejsze części. Śrubokręta pół. Śrubokręta pół. Nie, to jest ten. Blokada. To dawaj, to wsadzaj. A i tu mamy teraz cylinder. Bo nie będzie kompletu. Wiesz, gdzie to było? No, gdzieś stąd wypadło. Patrz se, wrzucisz byle gdzie, że niby było. No i komuś korba bokiem znowu wyjdzie. Przestań, co wyjdzie, wszystko składane. Lecimy dalej. O, i tu mamy i lecimy tego. Cylinder i wszystko będzie miało. No patrzcie, łańcuszek trzeba ale ściągnąć. Ale widzisz, jak ładnie był naciągnięty, był w dobrym stanie. W dobrym stanie. Ci powiem, że gdyby nie te łożysko, gdybyś kiedyś o to zadbał, to wymienił, to by nie pękło. Bo to jest w dobrym stanie. No ale widzisz, że ja dopiero teraz się zająłem silnikami. Kto chce na remont mi dać? Gdzie jest grzechotka duża? No, a była mowa o dużej? No nie wiem. Nie mieliśmy dużej. No to gdzie jest tak, że chodzi? Tam. Nie, no mało robiliśmy dużo. Wszystko mało robiliśmy. To Jarek przynieś, bo my łatwo ujebane. Ale Tomek wie gdzie? No kurde. Nie wiem. No, musimy zmienić te stawki, nie? Ale zobacz, patrz. Naprawdę jest w dobrym stanie. No. Jeżeli nie będzie rys w środku albo nie ma jaja, no to... To mówisz, ta głowica na sprzedaż, tak? Mi się wydaje, że jest sprawna. Jeszcze, wiesz, przyjedzie ten wasz kolega, to niech on oceni, ale według mnie jest sprawna. No bo tu nie jest uszkodzenie, nie było kolizji między zaworem a tłokiem. No nie było. No. Poszły śruby. Musiałem pomóc. Pierwszy raz dzisiaj, nie? Nie, cały czas pomagam. A kto kamerę trzyma? No, no właśnie. Statysta. No. Wszyscy się zawinęli? Zaraz posprawdzamy roczniki tych części, jak będą wybite. O. Czy to jest oryginał? Ten ślizg już chyba trochę zużyty jest, bo zobacz z tej strony. Nie wiem, czy to tak ma wyglądać, czy nie, ale zobacz, jest plastik, a tu już jest porysowane. Wytarty, jest no. Ślizgi już były wytarte. W ogóle to ja też nie znam zakresu. Tu, chyba patrz, tu masz napinacz. Nie znam, ale z tego, co tu widzę, to on chyba dość sporo jest wysunięty. Zobacz, ile ząbków wyszło. No, no. On już raczej był na... Końcówce. O. Chwila prawdy. Trzymaj łańcuch ktoś. To ja, dobra. To ja, dobra. 90% biorę. A zobacz, tłok został w środku. Kurwa, urwało. Normalnie. Poczekaj, nie, nie rób. Nie, cylinder do śmieci jest. Tu jest urwany. Korba tu. Aj, aj. Ale gładzie.
No przytarło trochę, ale pojeździłby. Gdyby nie urwało, to byłby cylinder na sprzedaż. Może tłok jest cały, chociaż nie, poharatany w środku jest. Oj, weź to wyjmij. Pokażę, jak to wygląda. No weź sobie gdzieś na bok. Śmietnik. Śmietnik. Bo zobacz, jest tu pouszkadzane są części obiłe, ale nie jest zatarty. Przytarty może lekko. Mhm. No ale głowica cała, cieszmy się chociaż z tego, nie? No szczelkę ktoś używano będzie chciał. Daj to może tu do kartona, czy na karton na razie połóż. To do wyrzucenia. No raczej na pamiątkę sobie zostawię. Popielniczkę zrobimy. Ty. No co? Tak. Patrz, ale teraz masz popielniczkę, jaką dużą. No. No i czekaj. No i tu lekko jest przerysowany, ale pod palcem nie czuć. To by jeździło. Jeździłoby jeszcze. Jeszcze by jeździło. Jeździłoby. Jest lekko. Widzisz? No. Jest przerysowane z tej strony, a z tej? Z tej też. Zaczął, dostał od korby bicie i trochę w jajo poszedł. Korba takiej firmy, to jest firma? Hot Rods, to są Hot dobre, Rods. To są dobre firmy. Hot Rods. A tłok pokaż. Tu jest model, nawet możemy sprawdzić, ile to kosztuje. HR651. Proxa. To oryginał chyba jest. No. Tak mi się wydaje. Jaka dewastacja. Patrz, to się w środku rozsypało. Wszystko się rozpadło. To się pierwsze rozpadło i korba zaczęła latać, bo wypadła z tego. Z koszyczka, nie? Tak. Ale dewastacja. No za dużo z tego silnika to nie będzie. Będzie, bo głowica jest droga na pewno. No. I te uszczelki stare. Ale ty tu jak rozjebało. No a co ty myślisz? To też. Mówię, to środkowe wszystko... łożysko padło, bo korba chodzi na tym. Gdzie jest ta korba? Z tłokiem. To. To. No. I tu masz. I tu chodzi to. No. To tu jest panewka i to sobie chodzi. I w środku to łożysko się rozsypało, cała korba wyszła i zaczęło tłuc i silnik wybombał. To jeszcze chodź sprzęgło zobaczymy. To może tak zliczymy, co tutaj mamy. Mamy tak. Dobre. Pompa wody. Pompa kompletna. Wody. Pokrywka od niej. Rozrusznik. Głowica z zaworami kompletna. Jak wyjmiemy to od bidy, jak ktoś chce, to może ten łańcuch użyć. Nie wiem, ale nie sądzę. Ja bym tego nie robił. Nie. No cylinder, no to śmietnik. Dobra, dziesiąteczka. Słuchaj, żeby to było bezpieczne, przywiozę Boscha, zobacz. Tu. Obszlifujemy, połóż. Obszlifujemy sobie to i coś z tego może sobie zrobić, żeby się nie chodził. No, no. Ale ile tam tu są te części wpadły do środka. No na pewno część leży. To dostało, ty to, patrz jakie to wybombane. Widziałem to, no i na dnie jeszcze gorzej jest. No. To patrz, tu są liczby. Ty, masz trochę benzynki, byśmy przemyli, zobaczymy, czy to jest nomi. Jest wartość 61,27. Sekcja chyba B. O, to był remont. Chyba. Tak, B to jest remont. Masz jakąś szmatę? Daj to. Czyli nie, nie było tak dobrze. Nie było to. To wiesz, no co to za remont? Ktoś wymienił tłok? Na przykład, bo kompresji nie miał, a zostawił korbę, nie wymienił? No na pewno tak było. Chociaż jeżeli, bo ja nie wiem jaki jest oryginał, bo widzę, że ta Hot Rod, co tu jest, to może to jest też zamiennik, może to już było wymienione. No to jest, to jest jeszcze warte, no bo to jest stator do ładowania. Alternator. Mhm. To może kosztować 300 zł nawet albo więcej. Zobacz, może któryś z widzów nakręć, może skomentują, czy to jest nadwymiar, czy nie, bo jest napisane B101-95. No. I to jest numer 2735F. I tu jeszcze jest 01 przez 2706 SB. SB. Sprawdzimy też z ciekawości. Ale pierścienie też w dobrym stanie były. I tu łożysko też wszystko. No teraz już jest... Nie, nie było luzu. No. No i koszt sprzęgłowy mamy, nie? Ale my tego nie ściągniemy. No bo trzeba mieć ściągać. No musimy jeszcze sprawdzić, czy korba była wymieniona, nie? No tak. Czy tej starą. To już sprawdziliśmy. Dobra. To jest sekcja B. No. Czyli był już szlif raz robiony. I jeszcze kwestia, czy ta Hot Rodsa oryginalna, czy to jest korba, czy to było wymieniane. Bo to, jeżeli chodzi o ten pierścienie. To jest w dobrym stanie. Daj ja tylko robię. Na drugi raz już będziemy wiedzieli. Ty, ale tak
do tego momentu to w ogóle nie sprawia problemu, że silnik rozjeżdża. Jest naprawdę prosty. No. Ale jak... Jest dojście wszędzie, nie ma jakichś śrubek łańskich. A myślisz, żebyśmy go złożyli teraz? Teraz? No nie wiem jak z tym rozrządem napinaniem, nie? Nie robić. Ale tak to chyba dalibyśmy teraz. Najpierw rozrząd wszystko. No tu są, tu jest sprzęt. No tu pokrywa jest sprzęt. Na sprzedaż. Pokrywa na sprzedaż. Z bankiem. Parę stówek będzie. Z czym? No z tym, z tym, nie? No. Z bankiem. O, dźwignia biegów jeszcze jest na sprzedaż. A może będzie pasować do tego? Do czego? Do lufka. Dobra, kończymy dzisiaj. To nara, hejos. Jeszcze wlecą następne odcinki z rozbiórki.